Mieszkańcy wsi Dębnowola mają powód do radości. Dzięki pozyskanym dotacjom zewnętrznym i wsparciu władz samorządowych w miejscowości powstała altana oraz plac zabaw dla dzieci. Uroczyste otwarcie inwestycji odbyło się 24 października. Witamy serdecznie wszystkich zaproszonych gości, pana burmistrza wraz z małżonką, naszego księdza, wszystkich tutaj mieszkańców, dzieci, koleżanki z koła gospodyń, strażaków również. Dziękujemy, że tutaj przyszliście. Zebraliśmy się dzisiaj tutaj wszyscy razem, aby świętować otwarcie altanki oraz nowo powstałego ogrodu na naszym dębnowolskim placu zabaw. Na samym początku chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że projekt został zrealizowany dzięki programowi Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL Działaj Lokalnie Koalicji dla Młodych. Sponsorami tego projektu było Automax Neska, Galeria Smaków, PPHP Format oraz Wspólnota Wsi Dębnowoli. Dzięki współpracy naszej gminy i naszego pana burmistrza z organizacją Koalicja dla Młodych mogliśmy właśnie w tym roku po raz pierwszy wystąpić w tym projekcie, za co jesteśmy bardzo wdzięczne i ukłony w stronę pana burmistrza. Kolejny projekt został, właśnie założenie ogrodu zostało zrobione poprzez inicjatywę lokalną realizowaną przez Stowarzyszenie Warka w projekcie Zielono Nam. Był to projekt z inicjatywy lokalnej, której sponsorem był Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Grójecki, w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warka Sieć Aktywnych NGO Powiatu Grójeckiego. Pomysł udoskonalenia altanki i placu, powstania altanki i placu zabaw powstał już dawno. Jest to nasze wspólne dobro, na którym spotykamy się, świętujemy, bawimy się z dziećmi. Naszym celem jako gospodyń wiejskich jest szeroko pojęta integracja mieszkańców. Działamy z Wami, dla Was. Ta współpraca była szczególnie widoczna podczas budowy altanki oraz tworzeniu ogrodów na naszym placu zabaw. W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować i szczególnie osobom, które były zaangażowane w pracę. Jest to w szczególności pani Dorota Łyczko, może brawa. Pani Karolina Abram. Pan Krzysztof Danilewicz, pan Dariusz Danilewicz wraz ze swoimi pracownikami, pan Piotr Toczek, pani Alina Skrzypek, pani Urszula Podsiadła, pani Małgorzata Kabot, Emil Mach, Adaś Kozłowski, pani Zosia Dębowska, pani Beata Wasiak, pani Katarzyna Abram, pani Bronisława Siek, pani Agata Pajewska oraz wszyscy inni, których no nie sposób tutaj wymienić, ale na pewno bez Was tego wszystkiego by nie było. Nie udałoby się nam, bo właśnie dzięki temu, że jesteśmy razem, że działamy lokalnie, że tworzymy jakąś wspólnotę i swoją własną ojczyznę, to właśnie dzięki temu wszystkiemu możemy teraz cieszyć się pięknym placem zabaw, który w przyszłym roku, jak wszystko urośnie, będzie nas cieszyć bardzo. Będą organizowane różnego rodzaju imprezy, spotkania i właśnie po to wszystko jest. Dla Was, dla nas wszystkich. Działamy razem, jesteśmy jednym. Jest to przykład godny do naśladowania i dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy również księdzu za to, że przyszedł tutaj do nas, żeby poświęcić nam tę altankę, żeby nie było tylko duchowo, cieleśnie, ale i duchowo. Może teraz właśnie poprosimy księdza, żeby poświęcił naszą altankę. Pomożeni nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Panie Jezu, pobłogosław tę altankę, pobłogosław to miejsce, wszystkich, którzy przyczynili się do stworzenia tego dzieła, i daj, aby służyła na Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Tak. Przyjęte? Przyjęte. Przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie. Ale tak. Panią Barbarę Danilewicz znam od małego, bo uczyłem ją. Tak? Tak. Przyznaję się. Chemii. Chemii. No, tak, to wyglądało.
Proszę Państwa, ale przede wszystkim cieszę się z jednej rzeczy, że zjawiła się taka osoba, która podjęła inicjatywę współpracy i poszukiwania środków poza budżetem gminy. Tak się złożyło, że ja, zanim objąłem tą funkcję, wielokrotnie składałem wnioski do różnych fundacji. Wiem, jaką przechodzi się gehennę. Może potem nawet już będąc burmistrzem było łatwiej mi poszukiwać środki dla gminy, ale pamiętam, jak człowiek w tym momencie, kiedy zaczyna, pisze po raz pierwszy ten wniosek, jaki przechodzi stres. A czy się uda? A jakby chciał tam dużo opisać. Oni niekoniecznie zawsze w tym wniosku chcą, żeby dużo było napisane, tylko konkretnie pod projekt. I trzeba złapać takiego doświadczenia. I pamiętam, jak pierwszy mój projekt nie udał się, drugi się nie udał, trzeci się nie udał, ale potem czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. No i potem mnie wybrali na burmistrza i przestałem już pisać te wnioski. Potem zmuszałem do tego już pracowników. I dlatego bardzo się cieszę, że pojawiła się taka osoba, która podjęła tą inicjatywę. Nie tylko budżet gminy, ale te środki lokalne, te, które pojawiają się gdzieś tutaj dookoła nas. I obserwujemy, że tam żyje społeczność i tam dzieje coś się w tej miejscowości, jeżeli jest taki lider, który podjął to wyzwanie. I stąd, pani Basiu, gratuluję, że udało się pani podjąć takiego działania, poszukiwania tych środków na zewnątrz, że skupiła wokół siebie również pani osoby, które panią wspierają. Bo wiem, że samemu człowiek też nic nie zrobi. Oczywiście musi być lider, ale musi skupić wokół siebie kilkanaście osób. I na pewno na samym początku było powiedziane, a tam się uda, a co ty tam chcesz, a może niekoniecznie, a może coś innego, ale zaczyna się od takich małych kroków. I ten mały krok, który pani zrobiła, pokazała pani, że jest możliwość zdobycia takich środków, jest ogromnym, milowym krokiem, żeby tu w Dębnowoli pokazać tą społeczność lokalną, pokazać to, czym możecie się cieszyć, tym, czym możecie się wypromować. Plac zabaw nie będzie żył, jeżeli nie będzie tutaj dzieci. A ten plac zabaw dotąd będzie funkcjonował, jeżeli ktoś się będzie nim opiekował, przyprowadzał dzieci, ale jednocześnie wykazywał inicjatywę. I dlatego na pani ręce, jak również na ręce wszystkich tych, którzy panią wspierali i wszystkich tych mieszkańców, którzy tutaj będą korzystali z tego placu, składam najlepsze i najserdeczniejsze gratulacje. Cieszę się, że udało się wybudować tą altankę, pozyskać środki na zieleń i że ten plac po prostu żyje. Zapoczątkowane zostało to od placu i mamy już kolejny krok do przodu. Myślę, że pomysły będą kolejne. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek inicjatywy, w których gmina będzie mogła cokolwiek podpowiedzieć, to proszę na mnie osobiście tutaj liczyć, czy ewentualnie na pracowników. Oczywiście również pomożemy i będziemy starali się, żeby Dębnowola po prostu żyła, bo jest piękną wsią. Mam przyjemność wielokrotnie przejeżdżać tutaj przez tą miejscowość, obserwuję ją. Plac jest troszeczkę tak na uboczu, nie zawsze zaglądałem, dlatego dzisiaj zaskoczyła mnie ta piękna altana, bo naprawdę jest wspaniała, ogromna i myślę, że będzie służyła mieszkańcom. Dobrze, żeby ta miejscowość, poza jednostką, wspaniałą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, którą macie, również rozwijała się w postaci koła gospodyń wiejskich Dębnowolanki, co by zajęły sobie czas, zachęciły do współpracy mężów i wszystkich tutaj tych, którzy będą mogli z tego pięknego placu korzystać. Także jeszcze raz proszę przyjąć najlepsze gratulacje. Wspaniałego zaangażowania. Trzymam kciuki i jeśli będę mógł w czymś pomóc, to oczywiście pomogę. Dziękuję. Mówić, że mamy koordynatora projektu Działaj Lokalnie, panią Bożenkę. Może też zaprosimy, może chciałaby coś powiedzieć. Witamy panią Bożenkę z prawami. Dziękuję za tę wielką pomoc na realizacji i byciu po prostu dla nas. Dziękujemy bardzo. Proszę, oddaję mikrofon. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Dołączam się do tych słów pana burmistrza, który mówił o aktywności, o liderze, o tym, że społeczność tutaj pracuje dla siebie, dla dobra wspólnego, dlatego, żeby lepiej nam się żyło w tych miejscach, gdzie mieszkamy. I to jest najważniejsze. Ja cieszę się, że program Działaj Lokalnie pojawił się właśnie w gminie Mogilnica i że jesteśmy właśnie tutaj, u Dębnowolanek, bo ten program wyzwala społeczną energię, ale myślę, że to dzięki temu, że już tutaj tyle akcji było i różnych działań dzięki tutaj Basi i Państwu, bo tylko razem możemy coś zrobić, a nie pojedynczo, to ten program również może u Państwa być i świetnie się rozwija. I wiem, że też i młodzież została włączona w różne działania,
I to jest najważniejsze, żeby ten potencjał lokalny właśnie rozwijać i żeby spotykać się razem, bo tylko wtedy możemy wspólnie, tak? A macie piękne miejsce, piękne położenie. Gratuluję i życzę, żebyście tutaj czuli się wspaniale i razem tworzyli to miejsce ciągle i ciągle, bo ciągle trzeba nowych wyzwań, żeby wspólnie razem być. Życzę wam wszystkiego dobrego i żebyśmy spotykali się jak najczęściej tutaj na różnych wydarzeniach i lokalnie, żebyśmy siebie wspierali. Wszystkiego dobrego. No oczywiście ukłony tutaj poszły w moją stronę, natomiast ja tak naprawdę jestem wdzięczna no, wszystkim swoim koleżankom i wszystkim mieszkańcom, którzy chcą i są dla nas zawsze. Bez was nie byłoby tego niczego, więc ja mogłabym sama sobie pisać nie wiadomo gdzie i nie wiadomo co, ale jeżeli nie miałabym z kim, to by tego wszystkiego po prostu nie było, więc brawa dla was wszystkich. Dokończenie, czy jeszcze pani Basiu, proszę, tak, obowiązkowo prosi. No to dobrze, no to już ostatnie ciach robię ja. Ostatnie do końca. Brawo! Mam otworzoną altankę. Zapraszamy serdecznie pod nasz wspólny dach. Oj, zaraz, nie da, ale... Aha, kiedy...